mamusi, mamusia, chcę świętego mieć dzidziusia. Chcą, by dziecko było święte, z aureolą nieprzeciętne. Aureola, aureola, marzy nam się od przedszkola. Aureola, aureola, aureola. To jest wiadomość wcale nie nowa. Mamy świętego ze Szczepanowa. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. To patron Polski spod Skałk i Wisła, sławi od wieków imię Stanisław. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. Jest zjednoczenia Polski symbolem, jest dla Polaków i Polek wzorem. Jego relikwie są na Wawelu, w sercu polskości mój przyjacielu. To jest wiadomość wcale nie nowa. Mamy świętego ze Szczepanowa. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. To patron Polski spod Skałk i Wisła, sławi od wieków imię Stanisław. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. Hej! Och, tyle krzyku, a nawet w przedszkolu mądralki wszystkie ptaszki wiedzą, że Stanisław to patron Polski. Po co tyle hałasu? Ta-da! Mądralko! Zobacz, jakie mamy odlotowe stroje. Krakowskie stroje ludowe? Uh-huh. Ja jestem piękną krakowianką, a Piotruś krakowiakiem. Przystojnym krakowiakiem. Mm? Krakowiatyk jeden, miał koników siedem. Pojechał na wojnę, został mu się jeden. Siedem lat wojował, szabli nie wyjmował. Szabla serce miała, wojny nie widziała. Hej! Hej! To Bujaszek Nikodem nam wypożyczył te piękne stroje do kolędowania. Mhm. Do kolędowania? O, obudził się nasz Piotrek. Wstawaj, będziemy kolędować. Zobacz. Wypożyczyłem sobie nawet czapkę krakowską z pawim piórem. Co? Z ptasim piórem? Ho! Mądralka ma własne pióra. I mądralka też chciałaby być krakowiakiem. A, no chyba raczej krakowianką. O. Przebieraj się tutaj natychmiast. Dobrze. No, przebieraj się. Szybko, 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 szybko. No już, już. Tadam. Ha, ha. Super! Krakowianka jedna miała chłopca z drewna, a dziewczynka z wosku. Wszystko po krakowsku. Hej! A teraz mam dla was wszystkich niespodziankę. Chodź. Tak, tak! Uwielbiamy niespodzianki! Tak, tak. Zobaczymy, czy zgadniecie. Zobaczymy. Ja wiem, ja wiem, ja wiem! To na pewno jest super żółty samochód wyścigowy. A nie... To może domek dla lalek, no i lalka. Nie. A mądralka wie, tam musi być skarb. Ciepło, ciepło. Ja mogę jeszcze podpowiedzieć, że ten skarb związany jest z Krakowem. I widzieliśmy tam mnóstwo skarbów. Na Wawelu, bo Kraków to dawna stolica Polski. Mm? I miasto świętych. Jasne jak aureola, że świętych. No więc... Ojej,
krakowska szopka. O, superowa. Odlotowa. No jeżeli odlotowa, to naciśnij ten guzik z boku. Przyciskaj. A? O, to się rusza. Jasne jak aureola, że się rusza. Popatrzcie, tu wędrują polscy święci. Poznałeś? Ja też poznałam. Ale ja byłem pierwszy. Falipięta. Zazdrośnica. Ojejku, no zamiast się kłócić, to zgadujcie raczej, kogo tam widzicie. O, poznaję. To następca świętego Stanisława. Papież Skar. Święty Jan Paweł II. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć? Bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Polskiego świętego. Karol Wojtyła. Mądralka też poznała Karola. Karolino. A to ulubiony święty samego Karola Wojtyły. Wiem, wiem, brat Albert. To Chmielowski, to Chmielowski, franciszkanin, malarz polski. A ta? No? Piękna królewna. To królowa Jadwiga. Czyń co widzisz, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Wspaniała jak mądralka. O, poznaję siostrę Faustynę. Taka skromna. Święta Faustyno, dobra, wrażliwa, ucz nas miłości, ucz nas wygrywać. A teraz mądralka poznaje słoną Kingę. Świętą Kingę, mądralko. Mądralka tak żartuje, ale mądralka wie, że święta Kinga, Kinga święta, warto o niej zapamiętać. W internecie znajdziesz link o najświętszej z wszystkich King. Aż tylu świętych ma ten Kraków. A oto patron Polski, święty Stanisław. To jest wiadomość wcale nie nowa, mamy świętego ze Szczepanowa. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. To patron Polski z Podskałki Wisła, sławi od wieków imię Stanisław. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. Zginął na skałce z ręki królewskiej, zginął, lecz wygrał, król poniósł klęskę. Święty Stanisław, biskup męczennik, wskazał, że honor jest nieśmiertelny. To jest wiadomość wcale nie nowa, mamy świętego ze Szczepanowa. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. To patron Polski z Podskałki Wisła, sławi od wieków imię Stanisław. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. Hej! Wspaniale się śpiewa przy krakowskiej szopce. Wujku, a dlaczego święty Stanisław zginął z ręki króla? A, bo ten król był bardzo okrutny. Chcecie, żebym wam opowiedział? Tylko gdzieś się zapodział nasz globus. O, to ja znajdę. Właśnie, że ja. Ja pierwszy. Ja. Przestańcie się kłócić, tylko działajcie. No to mądralka zadziała. I hop, i hop, i ko. Och, mądralka troszkę stłukła dziób. Ale znalazła to globusisko. Oj! 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 Oj, wujku Nikodemie, warto było! I nie tylko znalazłaś globus, ale doleciałaś tu sama! Brawo, mądralko! Latanie jest proste jak aureola, ale mądralka od latania woli być krakowianką. No, rozumiem, jak pięknie wyglądasz i te korale, i wianek, no.
Po prostu rodowita krakowianka. Ślicznie! Dzięki mundralce odnaleźliśmy globus, więc teraz mogę już wam opowiedzieć historię o polskim świętym Stanisławie. To wszystko zaczęło się tu. W Szczepanowie nieopodal Bochni prawie 1000 lat temu. Jak podaje tradycja, to tu urodził się długo oczekiwany syn Bogny i Wielisława. Mamusia urodziła go w zagajniku pod dębem i obmyła go wodą ze źródełka, które wkrótce uznano za cudowne. Szczęśliwi rodzice dali synowi piękne staropolskie imię Stanisław, co zapowiadało, że ma się stać sławny. Chłopiec od najmłodszych lat chętnie się uczył. Najpierw w Krakowie i Gnieźnie, a potem nawet za granicą. Wkrótce po powrocie do Polski został biskupem w Krakowie. Kraków był w tym czasie stolicą Polski i z Wawelu całym krajem rządził porywczy i bardzo surowy król Bolesław Śmiały. Biskup Stanisław, którego początkowo król cenił i szanował, upominał króla, żeby się zmienił i był bardziej wyrozumiały dla swoich poddanych. Gdy król nie chciał się poprawić, biskup rzucił na niego klątwę. To tak zezłościło króla, że polecił uwięzić biskupa. Jednak dworzanie odmówili wykonania rozkazu i wtedy sam król z niewielkim oddziałem wyruszył do kościoła na skałce, aby pojmać biskupa, który odważył się go pouczać. Gdy wszedł do kościoła, zobaczył Stanisława przy ołtarzu odprawiającego mszę świętą. Nie panując nad swoim gniewem, kilkakrotnie uderzył biskupa mieczem, pozbawiając go życia. Ta wiadomość wstrząsnęła całą Polską. Od króla odsunęli się nawet najwierniejsi poddani, a biskupa Stanisława zaczęto uważać za świętego męczennika. Tradycja mówi, że król Bolesław, chcąc przeprosić Boga za straszliwy grzech zabójstwa biskupa, jako pokutnik pieszo wyruszył do Rzymu, by błagać papieża o rozgrzeszenie. Jedna z legend podaje, że sam biskup Stanisław ukazał się królowi przed śmiercią i udzielił mu rozgrzeszenia. Odkąd biskupa Stanisława ogłoszono świętym, co roku, 8 maja, odbywa się w Krakowie uroczysta procesja z relikwiami świętego z Wawelu na skałkę. No to mądralka musi pofrunąć na ten Wawel. A nauczyłaś się już porządnie latać? No. To ruszajmy wszyscy do Krakowa. Ale nie teraz, bo jeszcze na kogoś czekamy. Na smoka wawelskiego? Nie. No to może na pana Twardowskiego na kogucie. Na kogucie? Mhm. Bo jak legenda głosi, pan Twardowski doleciał na kogucie aż na sam księżyc. Mądralka też by chciała na księżyc. Ale najpierw do Krakowa. Hmm? Nasz lajkonik, ten lajkonik po Krakowie ciągle goni. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj. Czy to tutaj ktoś wzywał krakowskiego lajkonika? Jaki piękny! Mądralka też chce być lajkonikiem! Czekaliśmy na ciebie, żeby razem pośpiewać i potańczyć przy krakowskiej szopce! Mądralka uwielbia śpiewać i tańczyć! To jasne jak aureola! Zwłaszcza z takim radosnym lajkonikiem jak nasz! Zaśpiewajmy teraz o kimś, o kim powinny wiedzieć wszystkie polskie dzieci! Tak! Zaśpiewajmy! To jest wiadomość wcale nie nowa. Mamy świętego ze Szczepanowa. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. To patron Polski spod skałki Wisła. Sławi od wieków imię Stanisław. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. Hej!